Dzień dobry, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, o poranku. Jesteśmy totalnie nieprzytomni. Jedziemy właśnie do lekarzy, w sumie dwóch różnych, mniej więcej mamy o tej samej porze, także takie poranne sprawy na mieście. Może zaraz się dobudzimy. Jak kierowca? Kierowca coś widzi? Nie, kierowca jest wyspany, bo walną i energetyka zdrowego, ekologicznego jabłu. I to nie znaczy, że jesteś wyspany. I kawę. Nie, to już prawie jakbym był to wyspany. To już jesteś wyspany? Tak. Okay. Już dwa dni nie musisz spać? Nie. Ja jakoś jeszcze tego nie odczuwam, bo nie napiłam się ani kawy, ani tego energetyka. A, no właśnie. Jestem niewyspana. No dobra, będziemy żyć pod warunkiem, że podjedziemy jeszcze przed pracą do apteki, także tam właśnie zmierzamy. Po lekarzu zahaczyliśmy jeszcze o Rosmanka, o Pepko i o dziwo, nie zabrało nam to zbyt wiele czasu. O dziwo zahaczyliśmy? Gdzie to dziwo było? O dziwo po drodze. Lecimy jeszcze do apteki, żeby zdążyć na jakąś szybką kawę przed pracą. Cóż tu się dzieje? A nie, po prostu chyba panowie tutaj będą sprzątać czy coś. Taki to piękno z orków. Tak. Akurat wjechaliśmy. Bury, burą, burą. Dzisiaj. Uliczkę taką dość aktualnie. Tak w grudniu trudno jest, pod warunkiem, że nie ma śniegu. O, przepraszam, moje przedszkole. O, i tu jest kolorowa. No, przedszkole nadrabia, wspaniale. A my sobie staniemy chyba pod Intermarché. Intermarché. No i nie wiem, czy udało mi się obudzić. Ty się czujesz już bardziej... No ja to mówiłem, gdzie nie, no dobra, to latasz. Zostawiliśmy tyle kasy w aptece, że ja od razu już się czuję świetnie i po prostu myślę, że ta kwota wydana na pewno pomoże nam na wszystko, w ogóle będziemy nieśmiertelni. Tak, tak, to już tabletki nieśmiertelności kupiliśmy, już głowy mam. Zostawimy je w aucie teraz, bo są tak cenne, że lepiej, żebyśmy ich nie nosili przy sobie za długo i lecimy jeszcze do Intermarché. Tak, tak, nie bierzmy wózka, nie bierzmy torby. Przyszliśmy tylko po jedną rzecz. Zawsze. Jesus, Jesus. Dziwne humory dziś mamy, naprawdę jakoś tak. Ja to jestem zawsze super. O, helikopter leci. No tak. Aha. Fajnie tak w autku, jakbyśmy mieli teraz tak latać jak wariaci. Jak zawsze. To jest jednak przyjemniej. Pożyczyliśmy sobie autko. Lecimy teraz na mega szybką kawę do domu. W razie czego rzeczy już mieliśmy ze sobą, ale jeszcze zdążymy wrócić. No i cóż, i cały czas mówię, że idzie i coś tam i idziemy do pracy. No to jeszcze kawa i idziemy do pracy. Nie, no kawy już nie zdążymy. Idziemy do pracy. Teraz ty jeszcze sprawiedliwie. Kawa była tak szybka, że musicie nam uwierzyć na słowo, że ją wypiliśmy. Nic nie nagraliśmy. Co wspaniałe. Mój jogurt. Truskawkowy, właściwie kefir. Mamy
Albo skręcasz. Jogurtem. Raz w lewo, raz w prawo. Boże, jedyny. Taki jogurt to się nie zdąży przygotować na taką jazdę z tobą. I jedziemy do pracy. Tym razem tu butelka wody. Dobrze, że nie gazowanej, bo by mi tu buchnęła. Jak odkręcę. No. Lecimy do pracy, jedziemy autkiem. Udało się w ogóle tak fajnie dogadać, że prawdopodobnie na basenie odwiedzą nas goście fantastyczni. I ja już się bardzo, bardzo jaram. I tak to ja mogę chodzić do pracy, jak ja wiem, że w ogóle tam wszyscy będą i w ogóle. Widzimy się po pracy. Albo w trakcie naszej pracy, a ich pływania być może, kto wie. Już po pracy. Przed chwilą mogliście zobaczyć fragment vloga nagrany przez Remkową rodzinkę, która dzisiaj szalała na basenie. Także mieliśmy takie miłe towarzystwo przez prawie 2 godziny w sumie. Lecimy teraz do autka i jakie to jest wspaniałe, bo jest zimno, bardzo zimno. My tylko tu pokonujemy kawałeczek, żeby wejść do oszronionego auta. I być może podjedziemy sobie jeszcze do sklepu i tak sobie pomyślałam, że może o tej porze zobaczymy sobie jeszcze świąteczne dekoracje, bo Ozorków się rozświetlił w centrum miasta, więc może wyskoczymy albo chociaż przejedziemy kawałeczek. Wszystko zamarzło, cała szyba, nic nie widać. To była bardzo dobra decyzja, żeby skorzystać z tej możliwości i wziąć autko, bo inaczej nasze twarze by były takie zamarznięte. Aczkolwiek nie wiem, czy nie zajmie nam to dłużej niż sam spacer, zanim to wszystko pięknie odtaja i zniknie. O, my już parujemy. Krążymy właśnie po Tesco i zbieramy składniki na czwartkowy obiad. Obiady czwartkowe, tak a propos. Tak a propos. Myślisz? No jak chcesz, bo to będzie twoje urodzinowe ciasto. Będzie też tort, ale zrobię mannowce, bo wieki całe nie robiłam. A co są urodziny Rafała i to już jest taka tradycja, że jest mannowiec. A teraz jak się czujesz z tym, że będziesz się dzielił z innymi? Bo zawsze byliśmy tylko we dwójkę i tak myśleliśmy, łe, tyle tego ciasta, będziemy musieli we dwójkę zjadać. Tak, tyle tego ciasta. Ale mogliśmy tak sobie, wiesz, powtarzać. No ale nie, trzeba było zrobić ciasto, bo urodziny. A teraz... Urodziny trzeba się dzielić, ochoczo. Tak powiedział nikt nigdy. Ale bo to jest wyjątkowa okazja, bo to będą dwuosobowe imprezy, więc przepraszam, bo tu idą ludzie. Ludzie idą, przypał, spadamy. Jak zawsze zastanawialiśmy się w ogóle, czy jechać do pracy, do sklepu, bo tam w sumie są jakieś tam 2 rzeczy weźmiemy. No i tak jednak pojechaliśmy, wydaliśmy 100, a plan był taki, że przyjedziemy do Tesco, bo to jest automat z kawą i gorącą czekoladą. I mieliśmy taki plan, żeby sobie coś rozgrzewającego zabrać i wziąć na plac, na szybki spacer, żeby nagrać dekoracje. A tu się okazuje, że jednak już jest wszystko zastawione wózkami sklepowymi, bo niedługo sklep zamykają i się nie mogliśmy do tego dostać. No, ale mamy zaopatrzenie porządne. No i w sumie jakieś tam jedzonko kupiliśmy trochę na imprezkę czwartkową, bo to będą urodziny Rafała i imieniny mojej mamy. A co ty tak walczysz groźnie? Troszeczkę ogrzewam tak delikatnie. A, dobrze, dobrze. Rozgrzejemy się przed spacerkiem. Coś myślę, że tak na chwilę wyskoczymy, bo ciągle jesteśmy tacy jacyś osłabieni jeszcze. I jeszcze udało nam się polować kilka fajnych drobiazgów do naszych vlogmasowych akcji, także już jakieś tam prezenciki dla was mamy i niech to was zmotywuje do wspólnych działań w ramach akcji Dzień Dobry Kraniferek i będziemy też jakąś pocztę mikołajską robić. Jak już tę skrytkę pocztową otworzyliśmy, no to czemu by się nie powymieniać z kimś może?
Tymczasem kniemy ulicą Wyszyńskiego, czyli w sumie główną ulicą Ozorkowa, ozdobioną takimi światełkami na latarniach. A wiesz, dlaczego to jest główna ulica Ozorkowa? Bo mamy tu swoją skrytkę pocztową. Dlatego? No. A nie dlatego, że po prostu jest tu poczta i dlatego mamy tu skrytkę? Nie. Poza tym mówię ci, to jest skrytka, a nie mówi się, gdzie jest skrytka, Rafał, no. Jezus, to wszystko wypaplasz. Uwaga, uwaga, naszykujcie się teraz na piękne, spektakularne widoki, których nie zobaczycie na żadnym jarmarku świątecznym. I skręcamy sobie w prawo. I tego aniołka tu nie było jeszcze, albo było jak nas nie było. Ale fontanna, no już wodna nie jest, ale jest pięknie oświetlona, jest choineczka, dobra. Na razie to był tylko taki przedsmak, gardło mi siada. Zaparkujemy. Oj, drzewa, ani to balkony są ozdobione pięknie u kogoś. I na chwilkę wyjdziemy sobie na spacerek. Wpadliśmy do domu i słuchamy przemówienia Olgi Tokarczuk, bo dzisiaj odebrała nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Mam wrażenie, że nasze domowe wieczory to niekończące się wieszanie prania i sprawa się nie zmieniła, odkąd mamy nad pralką suszarkę i mimo, że to wszystko jest o wiele sprawniejsze i w ogóle to ciągle to pranie, ciągle o tym praniu tylko trzeba myśleć. Też czujesz ten problem? Czy jakoś go nie odczuwasz za bardzo? Nie, ja tego nie zauważyłem. Nie zauważyłeś? Nie. A co tam zauważyłeś? Co oglądasz? Recenzję Quaza gry Fallen Order. O. To nie chce nam się teraz składać prania, wiesz? Nie, teraz nie. W ogóle mam tyle fajnych świątecznych swetrów, że skończyłem się. Co ty się tak na mnie uwoliłaś? Po wygodnie mi tak. A się uwoliłaś. No tak, tak przytulnie. Gardło mnie boli coś. Nie naszykaj mi, no. Marudzi, na chwilę zostawiłem to i marudzi. Lepiej herbatę. Przejdźmy. Jeszcze nie masz urodzin, zrób mi herbatę. A może przejdźmy herbatę. Po prostu do kalendarzy, do tych wszystkich super rzeczy, które wysłali widzowie. Au! Co ty na to? Tak, dzisiaj nas oznaczacie w relacjach z waszych chwil dla siebie. Takie jest zadanie na dziś. My też sobie planujemy taki wieczór. Właściwie ten spacer to była taka chwila dla siebie, taka chwila wytchnienia. Od też takiego, no. Co? Nie wiem co. Ja teraz będę miał chwilę wytchnienia dopiero. Tak? Tak. A nie na spacerze. Nie na spacerze, zmarzliśmy w sumie porządnie. Ale było bardzo, bardzo fajnie i zobaczyliśmy dekoracje ozorkowskie i bardzo fajnie wygląda plac. O, tak, jeszcze fajniej od nas aktualnie. Bo ja się zainspirowałem placem i będę leżał plackiem. Ale oświetlony powinien być też lampeczki. Jestem oświetlony. Zarzucę ci lampę. Jezus, zaraz tak poprzewrócasz. O, fajnie, tak. No dobra, za kalendarz się zaweźmy się. To zajrzymy. Za sekundkę, muszę odpocząć. No to już sekundka minęła. Nie. Lecimy z kalendarzem adwentowym. Dzisiaj jest. Ja będę trzymał aparat. Dziesiąty. Dzisiaj jest dziesiąty. A musisz mieć tutaj z kolana. Dziesiąty dzień świąty, jak to mówią? Chyba tu. Tak mówią? Gdzie tak mówią? W górach. Tak. Ktoś potwierdzi? Jesteście z gór? Nikt nie potwierdzi, nikt nie był w górach. Wspaniale, ale moje gardło osłabione. Czarna herbata cytrusowa z imbirem. O nie, z imbirem. Dzisiaj mamy taki naprawdę szalony dzień.
że chciałabym akurat tak, proszę Rafciu. Tak możesz akurat, jak już będziesz szedł robić herbatkę, to właśnie ta. Tu mamy herbatkę z wczoraj. Poszukaliśmy wczoraj, nie wypiliśmy zielonej herbaty. Pięknie. To wypijemy więcej dziś. W sumie czuję, że potrzebuję. Kalendarz adwentowy i to jest nasz, chciałam powiedzieć, szczęśliwy pieniążek, ale jeszcze nic nie wygraliśmy. No bardzo szczęśliwy. Czekaj, bo my w ogóle tacy niedoświetleni. Jak tak Jezus, można? Lampki jakieś będzie tak tutaj. Będzie zapalone. Dobra. No teraz to ja wszystko rozumiem. Jest pięknie. Okej, teraz wszyscy trzymają kciuki. Ja też trzymam. Dziesiąteczka taka tu ukryta na z boczku. Aparacie. Uwaga. Jaki z boczku? Od razu z boczku ty. Nie do ciebie. A. U 5000 chcemy bardzo. No co chcemy. Proszę, 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 proszę. Prezent, Mikołaju. A, skarpeta. I co, w skarpecie to 5000 trzymasz. Bo Mikołaj to jest prawdziwy facet. Rzuci gdzieś tam brudną skarpetę i tak sobie. No dzięki. No, i tylko potem problem. Mamy już tak. Bałwanka, dzwonek, kartkę, kominek, ciufcie, renifera, skarpetę, kożuch, piernika, sople. No to jeszcze tylko prezentu nie mamy. Jeszcze no tylko brakuje miliona wygranego. Albo 100 tysięcy chociaż. Na urodziny ty zdrapiesz i wygrasz. Dobra. Obstawiamy. 12 będzie wygrana. Nie. Pojutrze już mam urodziny. Już bym chciał jutro. Jutro będziesz miał wigilię urodzin. Tak. Co robimy? Będzie 12 potrafi w ogóle? No na 12 mam urodziny. Na 12, 12 potraw. A, to 11. Dobra, herbatka. Herbatka bardzo ważna. Mamy herbatki. Aż tak? No nie aż tak, ale mam ciasto, nie jest najgorzej. Mamy ciasto z okazji tego, że Remek skończył dziś półtora roku, czekajcie, to jaki poważny, to już jest facio. Z tej okazji był na basenie. Tak a jest? Proszę zobaczyć jeszcze, jakie te renifery są ekstraśne. Tak, jest. No są ekstraśne. I ten las, i ta natura, połączenie z naturą. Taka natura to mi się nawet podoba, bo robaków tu nie ma, nic nie gryziecie na przykład, a czujesz się jak w lesie. Wspaniale. Znaczy nie, że w lesie, że a ja się czuję jak vlogmasiara, taka czerwono z choineczkami i reniferkami. Zobacz, jak to piękny ten, są te zestawy. Piękny zestaw. Dziękuję Natka Mati. Wychodzi na to, że ta herbata była tylko pretekstem, żeby zjeść ciasto, bo ona sobie stygnie, a zaraz ciasta nie będzie. Odpalamy sobie coś tutaj w TV. Moje pierniki. Tutaj Netflix. Widzicie. Proszę Państwa, Czekaj. I bałagan. Co fajnie, co Grażyna? Oglądamy sobie. Lampetki, słuchajcie, tutaj serialik, mamy. Serialik, kocyk. I jakoś tak nas ciągnęło troszkę. Słuchajcie, ulubieniec miesiąca. Kapusta z grochem z Intermarsza. Jest przepyszna. Jest tak vlogmasowo. O Jezu, jak ona jest tak vlogmasowa chyba kolacja była. Oj, tak. Jedną zdecydowaną fryzurę i dwa odcinki później. Uczta. Takie tu mamy rękasy. Mamy kantembera. Serek. Kantember. Mandarynki. I nie mamy zamiaru dzisiaj nic zrobić. Ja powinnam już myśleć o jednym tekście takim, ale w sumie co to jutro ogarnę. O Jezus, coś przypadek mi się włączyło. O kurde, no to chyba musimy kończyć, bo no już leci odcinek, a nie umiem wyłączyć, bo to ja jest na tym padzie, ja jeszcze nie umiem. Ja zapomniałem, jak to się włączy. O kurde, wiecer. Czas podsumować akcję. Dzień dobry, Kreniferek. Zadanie numer 10 było takie, żeby znaleźć chwilę dla siebie. Rafał właśnie realizuje je, bardzo, bardzo jest w to zaangażowany, bo właśnie ma drzemkę, więc sama pokażę Wam, jak Wy spędziliście ten dzień i jak wykorzystaliście w ciągu dnia chwilę dla siebie. Mamy na początku Monikę, która zrobiła sobie maseczkę przeuroczą z jednorożcem i ona jest na
A, taka tkaninowa, wygładzenie, ekstrakty z białych kwiatów, witamina C, no to myślę, że na taki poranek rozświetli i w ogóle doda energii i mocy skórze. Skóra ma energię, powiedzmy, ale to jest bardzo dobry początek dnia. Leniuchowanie u Kingi, Tomka i Jessiki. U nich takie też było poranne, u nas bardziej wieczorne. Ale kołderka jest cudowna o każdej porze, więc to jest bardzo, bardzo dobry sposób, żeby trochę odpuścić sobie i poleniuchować jeszcze w łóżeczku. To jest super sprawa. Domowelowe, podobnie jak my dzisiaj wykorzystali czas dla siebie i byli na badaniach. My też byliśmy rano u lekarza i to jest bardzo, bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, żeby kontrolować po prostu swoje zdrowie. Nola Milagrosa wspaniały prezent dla siebie zrobiła. Tak też się trzeba rozpieszczać. Piękne rogaliki. Z czym one są tutaj? Obstawiam jakaś broskwinia? Może? Może być. Coś takiego. Chyba na słodko. I do takiej kawki, no powiem Wam, że przewspaniały pomysł i aż poczułam zapach tych rogalików prosto z piecyka. Patrycja Wołoszyn, no tak, wczoraj sprzątała, dziś czas na chwilę dla niej. Także tutaj też przy łóżku. Myślę, że tu jakieś domowe spa mogło być, jakiś balsamik, kremik do stóp, do rąk i w ogóle pełen relaks. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Książkowa potworka. No ciekawe, czy się wybrała na książkowe łowy, ale w galerii handlowej może jakieś fajne zakupy. Daj znać, czy się udało coś upolować ciekawego, czy to tak po prezenty, bo to miał być czas dla siebie, także może dla siebie coś fajnego znalazłaś. Dario Davis, chwila dla siebie przy takim fajnym kubku, może to być kubek na jakiegoś takiego drina, no bo tutaj taka szklana czacha, a tu taka, no taki jakby kubeczek, coś takiego. Jule, to jest świąteczne piwo, pozdrawiamy Dario Davis jest w Norwegii i też tam myślę, że klimat świąteczny jest przecudowny. Chciałabym kiedyś w zimowym okresie pojechać do Skandynawii. Artur Bieliński oznaczył, jak ogląda naszego vloga i bardzo nam jest miło. Jest cała rodzinka, moi rodzice i aha, to jest z Bydgoszczy. Bydgoski jarmark bożonarodzeniowy. No, myślę, że tak jako w ramach zadania, że znaleźć czas dla siebie, to taki spacer po jarmarku też by był spoko. Kinga wpadła do naszego chyba ulubionego, tak myślę, w Ozorkowie Lumpeksu. Naprawdę tam się zawsze znajdą takie cuda. Wszystkie nasze świąteczne swetry stamtąd pochodzą. Właściwie za każdym razem, no zdarza się, że nic nie wybiorę, ale naprawdę nie trudno znaleźć coś fajnego dla siebie. Jeszcze taki drugi lumpeks w Ozorkowie lubię, ale ten chyba wygrywa i też ma spoko ceny, bardzo fajne oferty. Natka leży sobie leniuchuje z książką, nie widzę co tam sobie czyta dokładnie, ale jest klimacik od lamp z tych takich gwiazd betlejemskich, także taki wieczór przy książce, no fajna sprawa. A to nasz spacer po pracy. Wyskoczyliśmy sobie jeszcze właśnie na plac w Ozorkowie zobaczyć ubraną choinkę. Tylko przemarzliśmy strasznie, ale było warto. No tu jestem, oznaczyła nas naszego vloga Zimowy spacer nad morzem. To polecam jako sposób, jeżeli chcecie zobaczyć morze zimą i nie chcecie zmarznąć, to warto zobaczyć sobie filmik. No i to myślę, że taka chwila dla siebie obejrzeć vloga Anity, no to jestem, to też się idealnie sprawdzi. I Natka, czas na herbatę. Co ona tu ma? Ktoś widzi? Pierwsza gwiazdka. Chyba kiedyś próbowałam tej herbaty i była boska, o ile to jest ta, co myślę. A jak nie, to mnie musi Natka kiedyś poczęstować i nie ma wyjścia, bo ma taki piękny kubek, którego jeszcze nie widziałam, z zaparzaczem, z konikiem. Uroczy. No to teraz, żeby było sprawiedliwie, ja już kończę vloga, będę go jeszcze montować, a przecież sama muszę znaleźć czas na chwilę dla siebie. Także żegnam się już z Wami, zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, brania udziału w naszej akcji Dzień Dober Kręć Werk codziennie na Instagramie naszym Mniejszy od Trzech. Czeka na Was nowe zadanie, wyzwanie i bawimy się razem aż do świąt i bardzo, bardzo nas to cieszy, że bierzecie udział i tak fajnie się razem bawimy. Jak zawsze, do zobaczenia jutro!